Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy japońskie korokę, czyli takie pulpety z mięsem, z ziemniakami, no i oczywiście z kapustą. Czyli idealne polskie danie, tylko w trochę innym japońskim stylu. Zapraszam. Tak więc, co my tutaj mamy? Do przygotowania potrzebne nam będą ziemniaki. Ja już sobie je wcześniej ugotowałem i je ubiłem. Ponadto mamy tutaj mięso mielone, dwie cebule i kapustę, sos sojowy, no i oczywiście gałkę muszkatołową. Tak więc zaczynamy, bierzemy się do roboty. Zaczynamy od cebuli, musimy sobie ją szybko pokroić w kostkę, bo to jest najważniejsze. Teraz zajmijmy się mięsem mielonym. Musimy sobie je podsmażyć na patelni, tak więc smażymy. Dobrze, teraz kiedy nasze mięsko się tutaj podsmażyło, dodajemy gałki muszkatołowej. Trochę dużo, taką jedną łyżeczkę bym powiedział, bo to właśnie jest cała esencja smaku. No i następnie sos sojowy. Jeżeli nie macie sosu sojowego, to możecie użyć Maggi, chociaż sos sojowy jest wskazany tutaj. No i trochę brązowego cukru. Nie wiem czemu oni go dają, no ale było tak w przepisie, to ja też daję. No i teraz wrzucamy jeszcze tą cebulkę. Mieszamy wszystko razem. No i musimy sobie to przede wszystkim popieprzyć dobrą dawką pieprzu. Mnie już się pieprz kończy, tak więc nie mam tego dużo. No ale mam nadzieję, że wystarczy mi na dzisiejszą potrawę. Dobra. Naprawdę to mięso pachnie świetnie. Ja tutaj jeszcze dodam trochę wody. To jest jakieś, nie wiem, 150 ml, żeby to mięso nam się ładnie poddusiło. O. Wlewamy to tutaj. O. Musimy je lekko poddusić, potem jeszcze leciutko podsmażymy. No i mięsko jest gotowe. Dobrze, tak więc nasze podsmażone mięsko już sobie wrzucamy tutaj do tych ziemniaków i mieszamy wszystko razem. No i musimy sobie to teraz zostawić do ostygnięcia, tą całą masę. Popatrzcie, najważniejsze jest, żeby miało to taką konsystencję, żeby to się było zbite, a nie rozpływało nam się na boki. Ale ta masa, powiem wam, że ma taki niesamowity smak. Musicie to przygotować w domu. W międzyczasie, jak nam tutaj stygnie ta cała masa, musimy sobie pokroić kapustę. To jest zwykła, najzwyklejsza kapusta. Tak więc co robimy? Musimy sobie wyciągnąć 1-2 liście, to zależy dla ilu osób to robicie. Jeden liść na osobę to powinien wam wystarczyć. O. O. Dobra, no i co robimy? Musimy sobie to odciąć, ten środek odcinamy, nie chcemy go, po prostu wyrzucamy. Tak. No i teraz ładnie to zwijamy wszystko razem. Chodzi o to, żeby poszatkować to jak, najdrobniej jak się da, bo w takim korokę chcemy czuć tą taką chrupkość tej kapusty, te wszystkie soki z niej. Tak więc jedziemy. O! Na takie piórka. O. Kiedy nasza masa ostygła, musimy sobie uformować takie kotlety. No i za chwilę będziemy je panierować. Teraz przyszedł czas, żeby je opanierować. Tak więc dodajemy do dwóch jajek dwie łyżeczki mąki. No i oczywiście mojito umili nam czas w kuchni. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotować takie mojito, kliknijcie na mojito. A jak nie chcecie, no to nie. No i teraz co? Mieszamy to wszystko razem. No i teraz sobie je panierujemy, wrzucamy do tego jajka, hop, i potem szybko do bułki. I uciskamy wszystko dość mocno. I nadajemy im prawdziwego kształtu.
No i znowu do jajka, znowu do bułki tartej. Ja wiem, że tutaj bułka tarta powinna być panko, japońska bułka, która jest taka bardzo, bym powiedział, chrupiąca i taka mocniejsza. Jeżeli macie taką, to użyjcie takiej, a jeżeli nie, to zwykła bułka też starczy. Kiedy nasze skurczybyki są już gotowe, już zapomniałem nawet nazwy, bo tomokito to jest mieszało to. Musimy je sobie usmażyć na gorącym tłuszczu. Temperatura około 180 stopni. Czas smażenia około 5 minut. Dobra, wyciągamy je na taki papier. Hop. Popatrzcie. Teraz przyszedł czas, żeby je serwować. Tak więc najlepiej w takim chlebie. Oni to jedzą tak jak hamburgery. Albo jak hot dogi raczej bym to nazwał. Popatrzcie. No. Tak to wygląda. No i jeszcze przekroję, żeby wam pokazać, jak on wygląda w środku. Znakomicie pachnie. Naprawdę świetnie. No i co robimy? Dajemy kapusty do środka. Tej, której wcześniej sobie przygotowaliśmy. Później naszego skurczybyka. Tak. Hop. W ten oto właśnie sposób. Jeszcze trochę kapusty na sam wierzch. Kapusty nigdy nie za wiele, prawda? No i co teraz? No i teraz dajemy wasz ulubiony sos na górę. Może być to nawet ketchup Tortex, jeśli lubicie. Ja sobie pojadę sosem barbecue. Tak to wygląda. No i teraz spróbuję jednego takiego skurczybyka, bo mam taki ślinotok. Ten kotlet jest przepyszny. Sałatka jest chrupiąca. Dziękuję bardzo. Życzę smacznego. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi przepisami, wynalazkami, kliknij tutaj. Do zobaczenia.